Cześć, dzień dobry. Z tej strony pani Flowo, czyli Marta Florkiewicz-Borkowska. Dzisiaj chciałam wam zaprezentować w takim telegraficznym skrócie możliwości platformy WordWall. Platforma WordWall, słuchajcie, umożliwia nam tworzenie ćwiczeń interaktywnych, które również możemy wydrukować jako kartę pracy i pobrać je w PDF-ie. Ale co jest ciekawe, wcale nie musimy tworzyć nie wiadomo ilu ćwiczeń, bo często jest tak, że gdy stworzymy aktywność z jednego szablonu, program automatycznie generuje nam kilka innych aktywności, co powoduje, że dane zagadnienie, dany obszar tematyczny możemy po prostu przećwiczyć na kilka sposobów w różnych odsłonach, co bardzo angażuje i motywuje uczniów do działania. Zobaczcie, jakie tutaj mamy szablony. Jest ich naprawdę bardzo dużo. Fajne jest też to, że, no, że platforma dostępna jest w ogóle w języku polskim, więc to jest w ogóle świetne. Jeżeli by się wam otworzyło w języku obcym, angielskim czy też innym, to zobaczcie, że zawsze tutaj, jak zjedziemy na dół strony, mamy możliwość wyboru języka polskiego. Oczywiście jest to platforma, która ma trzy poziomy użytkowania. Jest opcja darmowa, ale słuchajcie, wówczas ja wam tutaj pokażę, jakie są abonamenty. Nacisnę na wykup abonament. Ja korzystam ze standardu, czyli tutaj tego środkowego. Jest też opcja Basic, czyli jeżeli mamy konto utworzone na mailu, no to możemy korzystać z 18 różnych materiałów interaktywnych i możemy utworzyć tylko i wyłącznie 5 zestawów. Jak widzicie, już w poszczególnych zestawach jest tych materiałów interaktywnych więcej. Ale co jest też ważne, zmienia się ilość materiałów do wydruku, no i mamy też nieograniczoną ilość tych zasobów, które możemy tworzyć. Nie oceniam, nie namawiam, kwestia decyzji każdego z nas. Natomiast teraz, jak wyglądają ćwiczenia i co można z tymi ćwiczeniami zrobić? Zobaczcie, ja tu u góry klikam moje ćwiczenia. Ja mam akurat dwa konta na WordWallu. Jest to jedno z moich kont. Jak widzicie, mam tutaj kilka ćwiczeń na takie typowe słownictwo. Też tutaj jest wakacyjny challenge. Mam też stworzone Dixitowe karty na różne momenty i to też było specjalnie stworzone na czas pandemiczny, kiedy to nie mogliśmy korzystać fizycznie z kart. Automatycznie, gdy obserwujemy nasz zestaw stworzony, możemy zobaczyć, ile było użytkowań, ile też serduszek dostaliśmy, polubień, więc jest to super. Jak tutaj też mam taki fajny zestaw, porozkminiajmy, to są takie zagadki dla uczniów, takie nietypowe i niejednoznaczne. I teraz co możemy zrobić? No, na przykład zobaczcie, kliknę sobie w już stworzony zestaw, tutaj mam zdania czas wolny i automatycznie jak kliknę sobie w już stworzony zestaw, mam tutaj po prawej stronie pokazany taki pasek, który pokazuje mi, co jeszcze mogę zrobić z tym szablonem. Czyli ja to utworzyłam jako porządkowanie, czyli ustawianie wyrazów w odpowiedniej kolejności, ale mogę z tego zrobić koło fortuny, odkryj karty, anagram, czy też losowe karty. Zobaczmy, jak wygląda koło fortuny. Sama jestem ciekawa. O, w kole fortuny po prostu umieściły się stworzone przeze mnie zdania. I w tym momencie naciskam zakręć. No i można czytać te zdania, ewentualnie tłumaczyć. Mogę też to zmienić na losowe karty. No i teraz on losowo wybiera stworzone przeze mnie zdania, czyli też to może być na zasadzie, że uczniowie czytają, tłumaczą, a dopiero potem na przykład przechodzę z nimi do porządkowania. Mi się to bardzo podoba, właśnie ta funkcjonalność, że można z jednego stworzonego ćwiczenia stworzyć jednym kliknięciem kilka szablonów. I można wykorzystać to na różne sposoby, co też spowoduje, że uczniom się to nie oklepie i nie znudzi. To jest anagram na przykład, nie? Więc zobaczcie, że tutaj się po prostu przestawia, tak? I poszczególne słowa są po prostu pomieszane. To jest też bardzo, bardzo gdzieś tam ciekawe. Więc
każde elementy, zobaczcie, można edytować tutaj, jakbym chciała, ale zobaczcie, też na dole, jak zjedziemy przy każdym ćwiczeniu, możemy zmienić opcje. Możemy na przykład zmienić ustawienia zegara, zmienić czas, czy ma odliczać w górę, czy w dół. Ocenianie, w jaki sposób ma oceniać, tu też mamy kilka opcji, warto się zastanowić, co chcemy brać pod uwagę. Możemy też zaznaczyć, czy ma zmieniać wielkość liter, czy nie. Losowo, czyli czy ma być wymieszana kolejność elementów i czy na koniec mają być pokazywane na przykład odpowiedzi. To my tutaj decydujemy, co chcemy robić. I w ten sposób, słuchajcie, dzieje się tak, że różne ćwiczenia mają różne inne szablony. Zobaczcie, na przykład połącz w pary, mogę zmienić jeszcze na znajdź parę, na przebij balon, na krzyżówkę i na test. I super to jest, bo robiąc jeden szablon ze słownictwa, zobaczcie, że od razu mam kilka zabaw. I też testik. I znowu zobaczcie, na dole jak zjadę, są tutaj, widzicie, opcje zegar, losowo koniec gry. No i jest też ranking, przy którym uczniowie mogą podawać swoje ksywki, imiona, co często jest niestety śmiechowe, że tak się wyrażę. I można ten ranking po prostu wyłączyć, jeżeli tego nie chcemy. I mamy zastosuj do tego ćwiczenia i wtedy w tym ćwiczeniu tego rankingu na przykład nie będzie. Możemy też zastosować to do różnych. Rzadko zdajemy sobie sprawę po prostu z tych tutaj możliwości, więc też je pokazuję. Zobaczcie, też możemy zrobić, że ma pokazywać tylko, mają być pokazane tylko trzy najlepsze, tak? Na przykład. I jest czas pokazany i wynik. Więc tak naprawdę to my decydujemy. Warto, żebyście sobie przejrzeli te funkcje. Też mamy możliwość zadania ćwiczenia jako zadanie domowe. Zaraz Wam pokażę. Moi uczniowie lubią grać w orety, krety. Jak to się dzieje? Mogę zawsze edytować elementy, mogę osadzić na stronie, mogę tutaj, widzicie, zegar ustawić, ile ma być poziomów, jaka szybkość i tak dalej, ale klikając na więcej mogę, słuchajcie, też zmienić nazwę. Natomiast jak udostępnić jako zadanie domowe? Muszę nacisnąć udostępnij i wtedy on się pyta, czy chcę to innym nauczycielom udostępnić, czyli po linku, tak? Też mogę uczniom dać link, czyli pobierz łącze, czy chcę zadać zadanie. I wtedy, jak mam zadać zadanie, to on mnie prosi, żebym jakoś nazwała te wyniki. Ja z reguły zostawiam tutaj taką nazwę, jaką jest, czyli efekty z tego Inderstadt zestawu. Jaka ma być rejestracja? Czy uczniowie mogą anonimowo, czy na przykład muszą wpisać imię, ale co, mogę Wam dać taką wskazówkę, że jeżeli jest, że wpisać imię, to ja z uczniami się umawiam, że wpisują na przykład imię Hania W, 4B, tak, żebym ja po prostu wiedziała, bo Hani mogę mieć kilka w klasach i niekoniecznie potem będę widziała, szczególnie jak na przykład chcę wpisać plusy z aktywności. W związku z tym tutaj warto się zastanowić, chyba że po prostu chcemy, żeby uczniowie sobie to poćwiczyli, nie bierzemy pod uwagę efektów, potem chcemy po prostu z nimi na ten temat porozmawiać, możecie zaznaczyć anonimowe, jak chcecie. Możecie też zaznaczyć termin, dokładną godzinę i datę, do kiedy mogą w to grać. Na koniec gry możecie tutaj zaznaczyć, czy chcecie ranking, czy można zacząć ponownie, czy pokaż odpowiedzi. To już Wy po prostu decydujecie, ale naprawdę to są fajne możliwości i często naprawdę uczniowie się bardzo angażują i właśnie takie plusy z aktywności za to, że robią coś więcej, że działają, naprawdę są fajną motywacją. No to teraz jak tworzymy ćwiczenie? Po prostu utwórz ćwiczenie i w tym momencie on już mnie informuje, że ja mam basic, zobaczcie, ja mam basic i mi każe akurat na tym koncie wykupić abonament, ale to ja jestem ciekawa, wykupić abonament, nawet mi napisał, że wykorzystuje 9 z 5 posiadanych, bo ja tam chyba zapłaciłam raz i dlatego zrobiłam więcej, więc zobaczcie, w tym momencie nie mogę utworzyć, ale w momencie, kiedy naciskacie utwórz ćwiczenie, to zobaczcie, że po prostu Wam się pokazują te szablony i możecie też zobaczyć, jakie są materiały interaktywne w tej wersji podstawowej, a jakie są szablony pro. Zobaczcie, tych szablonów pro jest całkiem sporo, jest też w ogóle szkicownik. Są też karty takie, fiszki. Zobaczcie, że też można też rozmieścić uczniów, jakiś przenośnik taśmowy jest, jest podział na kategorie. Jest jakaś aktywność w stylu wojny, to jest też ciekawe, zaraz zobaczymy, poczekajcie, bo ja chyba mam na innym koncie mam
Wykupiony abonament, więc zaraz spróbuję się tutaj zalogować i zobaczymy. Zobaczymy, czy tak jest. O, jestem. Utwórz ćwiczenie. No i zobaczcie, że ja tutaj mam już wszystko. Widzicie? Mam nawet to. Jest też opcja materiały do wydruku. Zobaczcie, i pokazane jest, które materiały mogę wydrukować. Także to jest, zobaczcie, orety, krety, jak wygląda, bo to jest śmieszne. Mogę stworzyć sobie do wydruku. Aha, ale dobra, muszę stworzyć. Więc zobaczcie, że lista nazw, więc jest to pokazane i też zawsze możemy zobaczyć, co już wycofano. Widzicie? Wycofano już też niestety, ale te aktywności. Widocznie były rzadko używane. Widocznie były rzadko używane. No dobra. Więc tak to wygląda. Tutaj mam zdecydowanie więcej ćwiczeń, widzicie? Ale dobra, no twórzmy ćwiczenie. Twórzmy ćwiczenie, stwórzmy tą wojnę. Wojna testowa zróbmy. Wojnę gramy, wojna albo wojna matematyczna. Na razie nie widzę innej możliwości. Czyli czy jeden element jest silniejszy? No dobra, no to słuchajcie. Stworzę teraz z wami 2 plus 2 element. No, za bardzo nie wiem, o co tu chodzi, ale dobra. Miejmy nadzieję, że mój tok myślenia jest dobry. Tworzę. No dobra, mi się wydaje, że tyle elementów wystarczy i naciskam gotowe. Więc co zrobiłam? Nadałam tytuł i wszędzie jest ten sam schemat, słuchajcie. No i naciskam gotowe. I powstała wojna matematyczna. No zobaczymy, gramy. A, dobra, 2 plus 1 i mam, że 3. I teraz odkrywam kartę. Aha, sama decyduję, czy następne będą... Trochę dziwnie to działa, wiecie? Bo ja po prostu muszę na oko zgadywać, bo nie widzę tych kart. Czyli szacuję, nie? Okej. Okay. Czyli takie, słuchajcie, w sumie szacowanie, nie? Zrobiłam. Być może można pomyśleć nad tym, jak to wykorzystać. Troszkę myślałam, że to będzie tak, że będę widziała te dwie karty, wiecie, tak jak w wojnie, nie? Czy cztery. I że wtedy sami muszą obliczyć matematycznie i zrobić. A ciekawe, czy mogę tutaj nie podać wartości. Ale chyba nie mogę. Spróbuję usunąć. Ale chyba nie mogę. Gotowe. No, zobaczymy, co tu się zadzieje. A, on wszędzie daje 0. On wszędzie daje 0. Czyli traktuje ich tak samo, a tak nie powinno być, nie? Trzeba by było to rozkminić. Jest to dla mnie generalnie rzecz biorąc nowe, ale zobaczcie, mogę z tego też zrobić koło fortuny. O, i tu już koło fortuny spełnia, tak? Swoje oczekiwania, znaczy moje oczekiwania, że i dzieci rozwiązują. Są też losowe karty, czyli to też spełni oczekiwania, tak? Bo gdzieś jest. No i mamy też anagram. Tutaj w sumie się ten anagram nie przyda, chyba że do robienia działań na przykład, żeby konstruować działania. Więc tutaj by trzeba było nad tą wojną popracować, ale tak wygląda. Tak naprawdę, jeżeli nie wiecie, jak wygląda dany szablon, słuchajcie, możecie też skorzystać ze społeczności, na przykład, nie wiem, zobaczymy, czy jak wpiszę wojna, to się pokażą. O, tutaj można zobaczyć tutaj niektóre pomysły ludzi, co tutaj zrobili, więc zobaczcie, są też propozycje kreatywne i można zawsze podejrzeć, na przykład klikam sobie w to, odgadnij, czy następna karta jest silniejsza, czy słabsza, jeśli odgadniesz, będziesz grać dalej. Niestety nie, nie? Czyli tracę życie. O, tutaj działa.
Więc no tutaj pewnie jakiś zamysł twórcy mają, ale słuchajcie, zawsze możecie edytować elementy. Zobaczcie, zawsze można kliknąć w edytuj i zrobić na bazie czyjejś po prostu swoją. I polecam też tak korzystać, szczególnie jak za bardzo nie wiecie. Jeżeli chcecie usunąć, to wystarczy kliknąć na te trzy kropki i nacisnąć usuń, ale możecie też powielić, zmienić nazwę. Możecie, zobaczcie, też to udostępnić, bo widzicie, że teraz jest prywatna, i osadzić oczywiście na stronie. Ja usunęłam. No to słuchajcie, no to tak, może nie w telegraficznym skrócie, bo jednak tutorial ma 15 minut, ale mam nadzieję, że pokazałam możliwości WordWalla oraz też przekazałam takie informacje, na które niekoniecznie zwracamy uwagę.